Cześć, tu Ania Wilkiewicz-Powalec. Leczycie się z doktorem Goglem? No i bardzo dobrze. Ja bardzo lubię, jak przychodzicie do mnie i jesteście dosyć dobrze poinformowani na temat swojej choroby, sposobu jego leczenia, jak również przebiegu. W internecie możecie znaleźć dużo informacji na temat wszelakich schorzeń. Uważam, że warto wiedzieć, z których stron korzystać. Po pierwsze, korzystacie z for internetowych. Na forach internetowych tak naprawdę są dwa rodzaje pacjentów. Pierwsi to są tacy, którzy troszeczkę panikują, natomiast druga pula pacjentów to są ci, którzy dosyć dobrze znają swoją chorobę i są w stanie udzielić bardzo fachowych porad. Kolejnym miejscem, w którym są informacje medyczne, są tak zwane poradniki. W internecie jest ich bardzo dużo. Niestety wiedza tam napisana jest bardzo ogólnikowa i bardzo często osoby, które się podpisują pod tym, no na przykład napisana jest tylko literka A. No i nie bardzo wiemy, kto to napisał. Czy to napisał jakiś Antek lat 18, który dobrze pisze teksty, czy może jakiś pan Andrzej, który jest na emeryturze i sobie po prostu siedzi i te teksty pisze. Bardzo dobrą stroną natomiast do korzystania z informacji medycznej jest tutaj, podamy link, medycyna praktyczna, czyli www.mp.pl. Teksty tam pisane są pisane przez lekarzy, oparte są o źródła, czyli o tak zwane przypisy. Teraz powiem Wam, skąd ja korzystam. Każda specjalizacja lekarska, na przykład okulistyka, ma swoje towarzystwo i na stronach towarzystw lekarskich, na przykład właśnie okulistycznego, czyli Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, znajdują się wytyczne. Te wytyczne są na bieżąco uaktualniane. Kolejnym miejscem, które uważam, że jest rewelacyjne, są strony angielskie, angielskiego NHS-u, czyli tak zwanego Angielskiego Funduszu Zdrowia. Pod tym linkiem, jeżeli wpiszecie w przeglądarkę nazwę choroby, oczywiście niestety trzeba wpisać po angielsku, wychodzą treści, które są, uważam, w bardzo przejrzysty sposób podane, jak również na bieżąco uaktualniane. No i absolutnym hitem, do którego zaglądam codziennie, jest PubMed. Jest to absolutna Biblia, znajduje się w niej 27 milionów artykułów i streszczeń. Niektóre artykuły są w całości, niektóre są to tylko krótkie streszczenia, ale są tam wszystkie medyczne rzeczy na bieżąco uaktualniane. Niestety jest to strona po angielsku, wyszukiwanie jest dosyć trudne, język, który jest tam używany, jest sensu stricte medyczny. Natomiast wszystkie nowości, wszelakie doniesienia są zawsze w PubMedzie, także to jest coś, z czego ja na bieżąco korzystam. Czyli kochani, podsumowując, takie strony jak fora internetowe czy poradniki medyczne, gdzie podpisane jest ktoś jakimś nickiem, czyli tak naprawdę jedna baba drugiej babie coś tam poradziła, możecie oczywiście z tego korzystać, możecie czerpać stamtąd wiedzę, ale spojrzałabym na to przez takie dosyć duże szkło powiększające i z zastanowieniem. Natomiast strony towarzystw naukowych, strona medycyny praktycznej, strona angielskiego NHS-u, jak również podany przeze mnie PubMed, są takimi wiarygodnymi źródłami i zachęcam Was do korzystania i do tego, żebyście wiedzieli, na co chorujecie, jak jesteście leczeni, dlatego że jest to Wasze życie i Wasze zdrowie. Mi polega na tym, nie drap się, przeszkadza mi to. Teraz Wam... Co to za klaski? Oklaski na koniec mają być jeszcze raz.